Dzień dobry serdecznie. Super weekend piłkarski za nami. Dzisiaj go sobie podsumujemy. Jak widzicie po miniaturze, tematem weekendu będzie Leo Messi, jego powrót do Barcelony, co ja o tym sądzę i czy to w ogóle jest jakkolwiek sensowne. Więc tak, ale omówimy sobie też no było kilka bardzo ważnych meczów. Chelsea zwolniła trenera, więc no to wszystko dzisiaj się znajdzie u nas w odcinku. Serdecznie zapraszam i przypominam że Kanal Plus Online ma dla Was specjalną ofertę, dla widzów kanału Futrol. 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące. Oczywiście w każdej chwili można z pakietu też zrezygnować, i tam możecie oglądać Ila liga i wybrane mecze Premier League, i Ligę, i Ekstraklasy, i całą masę filmów, seriali. Tego jest naprawdę mnóstwo. Cena jest świetna, więc polecam, a kupując z mojego linku wspieracie również kanał, więc serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy już się zdecydowali. i którzy planują to zrobić. Link w opisie, a my lecimy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zaczynamy od niszczycieli kuponów i na pierwszy ogień witamy Serie A, witamy Inter. I teraz ktoś powie, no i będzie miał w sumie słuszność, patrząc na ostatnią formę Interu, gdzie oni w ostatnich meczach nie punktują najlepiej, tak delikatnie mówiąc. W ogóle ten ich sezon jest dość ciekawy, bo oni mają już 10 porażek w 28 meczach, a i tak są cały czas w pierwszej czwórce. To też sporo mówi o tym sezonie, ale dobra, daj ich jako niszczyciela, bo mimo wszystko cały czas są w walce o tą. Czwórkę. Oligę mistrzów. I cały czas no, na ten moment w tej czwórce są, chociaż mówię. No, ścisk jest gigantyczny. I grali z Fiorentiną u siebie, co jest ważne. I ten mecz przegrywają 1 do 0. Co ciekawe, Lukaku miał niesamowitą setkę przy stanie 0 do 0. Nie trafił do bramki pustej, praktycznie z 5 metrów. Link do tej sytuacji znajdziecie w opisie. Niesamowity kombek, y, jeżeli chodzi o wrażenia z Lukaku z mundialu. Także polecam. No i na pewno. Mimo tego, że Fiorentina jest w świetnej formie, dałem to jako niszczyciela, bo takie mecze są jednak innej stawki. No ale Fiorentina dowiozła. To jest trochę zła wiadomość dla Lecha, jak popatrzymy na ostatnie wyniki Fiorentiny, bo raz, że oni praktycznie nie tracą goli. Ostatnio jedna z Milanem miesiąc temu, jeżeli chodzi o ligę. Wygrywają te mecze. Szkoda. Znaczy szkoda. Dobrze dla nich i dla kibiców, ale z Lechem może to niestety wyglądać średnio. Drugi niszczyciel to jest Marsylia. Tu mamy podobną sytuację. Mierzy się z Montpellier. Marsylia, która walczy o Ligę Mistrzów. Tam też jest ścisk, chociaż mniejszy, bo jeszcze Monaco tylko za plecami. Lą przed nimi raczej PSR. No, ktoś powie jeszcze, że walka o mistrzostwo jest otwarta. Ok, jest jak jest. Powiedzmy sobie. Nie zmienia to faktu, że Marcylia grała u siebie z Montpellier i nie była w stanie tego meczu wygrać. Ostatecznie zremisowała 1 do 1, i to jest na pewno wpadka. Podobnie jak RB Lipsk, i znowu skupiamy się tutaj na drużynach, które walczą dzisiaj w, tym, w tych niszczycielach o ligę mistrzów. RB Lipsk wypadło przez tę porażkę za, za, za czwórkę, nie dało rady przeskoczyć Freiburga i przegrywa u siebie wysoko 0 do 3 z Mainz. Co by nie mówić, oczywiście drużyny blisko w tabeli i tak dalej. Ewidentnie RB Lipsk ma jeszcze. W głowie no tę dewastację, którą uczyniło im Manchester City. I, im lepiej, I lepiej dla nich, żeby szybko wzięli się w garść, nie tylko ze względu na ligę, ale też puchar, przypomnijmy. I ostatni niszczyciel to znowu jest ligę PSG i znowu PSG. Dwie, dwa ostatnie mecze to są dwie porażki, tym razem 0-1 z Lyonem u siebie. Poprzednio przegrali z Ren, przypomnijmy. I nadal mają 6 punktów przewagi nad Lą, nadal mają 6 punktów przewagi nad Marsylią, która zaraz straciła punkty. Ale jak popatrzymy sobie, no ta przewaga stopniała, ta drużyna już o nic innego w zasadzie nie gra bo przecież odpadli z Ligi, z Ligi Mistrzów. I teraz mają w terminarzu NIS, na wyjeździe mają u siebie LON i zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na ten moment dzisiaj są w niszczycielach. Jeżeli chodzi o Polaków rodaków grających w ligach zagranicznych, zaczynamy od minusa Gikiewicza. Był taki okres, gdzie Gikiewicz był regularnie chwalony przez kibiców i dziennikarzy i przez wszystkich, bo naprawdę był wartością dodaną. Zastanawiano się do jakiej lepszej drużyny może trafić, do jakiej lepszej ligi. Ja się trochę zastanawiam, czy to, że kolejne okienko był tam przy zbliżany tu i ówdzie i to nie wypaliło. Czy on po prostu w pewnym momencie nie pękł? Bo wydaje mi się, że ostatni okres w jego wykonaniu jest słaby. W tej kolejce również to jego błąd daje Wolfsburgowi bramkę i daje Wolfsburgowi no tak naprawdę remis, możemy sobie śmiało powiedzieć w ten sposób. I na pewno tutaj minus leci na konto Gikiewicza. Mówię, wydaje mi się, że... No... Człowiek nie zapomina, jak się broni nagle, że to może być kwestia jakiegoś właśnie, jakaś psychiczna, coś do przepracowania. Nie wiem, ale na ten moment jest to minus, bo jemu się to ostatnio po prostu... Zdarza i na plus mamy arkadiusza Milika, który wraca po kontuzji, wychodzi w pierwsze 11. Juventusu, gra 60 minut. Oklaskiwany przez kibiców, widać, że ta atmosfera jest świetna, jeżeli chodzi o niego, że raczej, no, wszystko będzie robione, żeby Milik został w Juventusie, żeby go w sensie wykupiono. I to jest super wiadomość i to cieszy, bo my też, jako reprezentacja, potrzebujemy Milika w formie. Hehehe, he, he, niech strzela Milik. Wiadomo, żarty, żartami, ale fakty są takie, że to jest klasowy piłka. I im dłużej on się w tym juventusie zatrzyma, tym lepiej, moim zdaniem. Przechodzimy do kategorii Elia Roberdzik! Czyli oceniamy Roberta Lewandowskiego, jego występy z tego miejsca serdeczne podziękowania dla Kamila R. Który zebrał w wolnej chwili wszystkie oceny Lewego w La Liga, które przygotowywałem, które wypisywałem do tej pory. Piękne dzięki, ja teraz będę dopisywał kolejne oceny do tego i na koniec będziemy mogli wyciągnąć średnią. Ja oczywiście tutaj nie będę na razie zdradzał jak to wyszło, ale wielkie dzięki Kamil dla ciebie i pozdrowienia. Dzisiaj dla Roberta piątka z minusem. Barcelona grała zelcze na wyjeździe, Barcelona wygrywa 4 do 0. Zwycięstwo przewidywalne, bo ciężko było oczekiwać czegoś innego z ostatnią drużyną. Sam Robert Lewandowski wali dublet, i to jest piękna wiadomość. Trzeba odnotować, dlaczego piątka z minusem. Miał 100% sytuację pod koniec pierwszej połowy, około 40 minuty. Po świetnym dośrodkowaniu nie trafił głową w piłkę, uderzył jakoś barkiem. W sytuacji 100%, gdzie on przypuszczam na 10 takich sytuacji, to 9,5 goli strzela. No, tutaj skiksował, z, z chybił. Dołożył w tym meczu również asystę, więc mówię, jest to naprawdę bardzo dobry mecz, stąd ta ocena. Minus za tę zmarnowaną sytuację, ale tak czy owak jest się z, z czego cieszyć. Sama Barcelona, no, Fati, przebudzenie, ale to jest takie przebudzenie, wiecie, po pierwszej fatalnej połowie. Rzeczywiście strzela ważną bramkę na 2 do 0, e, indywidualnie uderza z dystansu, to jest ważne, ale no, jeszcze o Fatim Sepu mówiłem przy okazji Messiego, to na pewno przyjdzie do tego czas Ogólnie w tym pojedynku, który zach chwilę ma miejsce, w środę przecież jest El Clasico Lewandowskie w półfinale Pucharu Króla, zapraszam na betclick tam oglądamy tego live'a z Michałem Polem i z Lachem, który ma oglądać ten mecz, jak pamiętacie, przegrał zakład w koszulce Barcelony. Lachu, koszuleczkę ci przywiozę, nie przejmuj się, wybierzesz sobie, która. I to będzie ciekawe, Lachu oglądający El Clasico w koszulce Barcelony, więc zapraszam was. Ale w tym kontekście Real też postraszył hat-trick więc goni Lewandowskiego, ten wyścig o Króla Strzelców cały czas jest otwarty, ta różnica jest jest niewielka. Co nam to mówi? Na pewno gorsza sytuacja kadrowa Barcelony jest zdecydowanie niż Realu. Dla mnie faworytem jest Real, ale dobra, może nie dzisiaj, nie będziemy się tym zajmować. Przyjdzie jeszcze na to czas. W każdym razie, Robercik na piątkę z minusem. Status w lidze zachowany, 12 punktów przewagi, a my lecimy dalej. Beka tego weekendu, moi drodzy, Chelsea. I to netnie nie chodzi o to, że zwolnienie Harry'ego Pottera jest. Takie bekowe, bo jak popatrzymy sobie na wyniki, jakie on odnosił, to ta porażka teraz, za stąd u siebie, no to po prostu przelało czarę goryży. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego. Nowy właściciel. Jest tak, jest zwolnienie Tuchela, który no jednak jest specjalistą, o którego największe kluby walczą. Wiadomo, okres był jaki był, ale. Łatwe zwolnienie, który przecież, przypomnijmy, robili transfery pod Tuchela wtedy jeszcze, na przykład Obama-Young, to już ktoś, kogo chciał Tuchel, po czym wywalają Tuchela, biorą e, sobie oczywiście Potela, który nie ma presezonu, ale no miał w trakcie e, przerwę na mundial między innymi i tak dalej, ale no nieważne. Oni mu wpychają do składu zawodników na stół, nawet jak on już w trakcie, w styczniu mówił, że jest za dużo zawodników, że to trzeba poukładać. Właściciel po prostu odnoszę wrażenie nowy, jest mną, jak odpalam sobie futbol menedżerka i odpalam sobie jakiś klub, który ma duży budżet i o, o to jeszcze tego wezmę, o. Ten się może przydać i biorę. I on tak sobie nabrał, nabrał, nabrał. Wyników nie ma. Mudryk. Co marnuje sam na sam? Co on robi w ogóle? To jest niesamowite. Polecam zobaczyć, bo link do tego macie w opisie. No chłop zmarnował niesamowitą sytuację. Wybiegał sam na sam i podał do Martineza, bo to tak trzeba nazwać. To było podanie do bramkarza, to nawet nie była strzała. Mudryk jest fatalny, ale obrywa za to Potter, który dostał zawodników, których wcale nie chciał. Dostał ich za dużo. Wszyscy oni mają, niektórzy mają podpisane kontrakty 7-8-letnie. Eee, panie Todd, naprawdę myślę, że coś tutaj nie pykło nie ja wiem, czy to jest kwestia tego, że w innych sportach się inaczej pracuje no tutaj to podejście na razie jest bekowe i musimy się umówić, że tak I dlatego daję Chelsea do beki, bo wiecie, jeżeli wydajecie tak gigantyczne pieniądze i macie na ten moment 11 miejsce w tabeli no to jest to raczej powód do śmiechu, umówmy się, że tak i druga beka to jest Cezary Kulesza który wygłosił, znaczy wyciekło takie nagranie jak on rozmawia z prezesem albańskim Federacji Piłkarskiej i ja y, tutaj transkrypcję zrobiło z tego weszło i pozwolę sobie to przeczytać, bo to jest niesamowite. Oczywiście pamiętajmy, że to było tłumaczone po zdaniu na angielski. Taki jest sens. Tak to leci. Znamy się bardzo dobrze, bo już graliśmy ze sobą mecze. Oprócz tego, że gramy między sobą mecze, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Państwo ja coś nam, wspieramy siebie. My wspieramy Albanię wspieramy prezydenta. Co by się działo? Zawsze będziemy z nim sercem. I tutaj takie cringe'owe dotknięcie klatki piersiowej prezydenta Albanii, później swojego. Dzisiejszy mecz. Grają piłkarze. My nie mamy na to wpływu. Jaki będzie wynik? I tu niestety nagranie się urywa, ale to taki latyzm, powiedziałbym, bardzo głęboki, niesamowity dar mm, mówienia... O niczym przy jednoczesnym przekonaniu, że mówi się ważne rzeczy i buduje silną relację. No, Beka. Beka weekendu, moi drodzy, zdecydowanie i nawet nie ma co z tym dyskutować. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o mecz tego weekendu, to tych kandydatów było bardzo dużo. Po prostu bardzo dużo, bo mieliśmy mecze Derby United w cudzysłowie, oczywiście. Newcastle grało z Manchesterem, ale były też o wiele ważniejsze meczem. Był Manchester City z Liverpoolem, gdzie City zdecydowanie wygrywa. Tam też były zresztą kontrowersje, czy Guardiola pił z piłkarzy, czy nie, i tak dalej. Była legia z Rakowem, gdzie Legia wygrywa. Teoretycznie nadal jest w grze o mistrzostwo, ale to jest nadal, moim zdaniem, ciężka sprawa. Chociaż pamiętamy końcówkę zeszłego sezonu Rakowa. Zobaczymy. Był Der Klassiker, gdzie Bayern po prostu po niesamowitej. I Bramce na 1-0 to jest niesamowity Klops e, Kobela. Link do tego również macie w opisie. Zobaczcie sobie. E, wygrywa ostatecznie Bayern. Wspomniany. Newcastle z Manchester United. Było, był mecz Monaco ze Strasburgiem 4 do 3 Monaco wygrywa, ale ja wybieram i była oczywiście masakra. Napoli zmasakrowane przez AC Milan, no o tym też nie możemy zapominać. A przecież za chwilę te drużyny będą też się mierzyły pewnie w Lidze Mistrzów i to nam mówi, że tutaj, że takim żelaznym faworytem było Napoli, klęska. Miazga. Ja jednak wybieram mecz pod kątem stricte yy, emocji piłkarskich, bo tak to postawiłbym na któryś z tych, na Manchester City, może Liverpool, może właśnie na ten Milan. Nie wiem, czy der Classic, sporo tego było, więc sami wiecie: potężny weekend. Ale wybieram Brighton z Brentfordem, bo 3 do 3, bo zmiana. Yy, Drużyn, które prowadziły. Bo był to mecz drużyn, które są przy sobie w tabeli. Oczywiście Brentford ma dwa mecze rozegrane więcej, ale i tak presja tego wyniku była, była duża, bo Brighton, bramkę remisową strzeliło w 90 minucie z rzutu karnego, bo tam było naprawdę bardzo dużo emocji, nawet pomimo tego, że Brighton był w tym meczu stroną lepszą, jak to jak to oglądacie, więcej tworzyli no ale jak się ma taką też skuteczność e, jak, jaką miało Brentford no to e, życie, więc, więc ten mecz wybieram czysto piłkarsko jeżeli chodzi o kategorię szybka piłka, e, no to mamy tutaj następujące ciekawostki Riyad Mahrez moi drodzy, Riyad Mahrez ma 56 asystów w Premier League i został tym samym największym asystentem z największą liczbą asyst w Premier League z Afryki wyprzedził Didiera Drogba, więc myślę, że to jest spore wydarzenie. Wie, wiemy o tym, że Didier Drogba to był snajper, strzelec i tych, to budzi wrażenie moim zdaniem. Ja powiem tak, z jednej strony to jest statystyka taka, że wow, Mares już jest liderem tych asyst, jeżeli chodzi o afrykańskiego gracza, a z drugiej strony wow, Didier Drogba miał 56 tych asyst. To jest naprawdę dobry wynik. Mówię jak nie na zawodnika, który odpowiada za dogrywanie piłek przede wszystkim, więc więc naprawdę wow. Druga statystyka to jest dolna część tabeli Premier League, bo to jest po prostu no hit. Pomiędzy 14. West Hamem a 20. Southampton są uwaga 4 punkty różnicy cztery punkty różnicy, 27-23 ma Southampton, więc tam jest kocioł niesamowity i ta walka o utrzymanie będzie bardzo mocna, To też pokazuje, że Premier League jest naprawdę piękną ligą, bo cały czas kwestia mistrzostwa jest otwarta, oczywiście duża przewaga Arsenalu, świetna forma i nawet pomimo tego meczu zaległego City, nawet jakby City wygrało, to jest 5 punktów przewagi cały czas, ale już walka o Ligę Mistrzów jest gorąca, Newcastle, Manchester United, Tottenham przecież tam jest, może się w to włączyć tak naprawdę może się w to jeszcze włączyć Liverpool, więc jest ciekawie. Naprawdę super liga pod kątem emocji na każdej płaszczyźnie, ale to co się też będzie działo w, o utrzymanie to jest hit. I na szybko Lewy, ciekawostka, w klasyfikacji strzelców Barcelony w sezonie debiutanckim jest na trzecim miejscu za Ronaldo, którego nie oszukujmy się, raczej nie ma szansy dogonić, bo Ronaldo w swoim debiutanckim sezonie strzelił 47 goli, ale ma szansę dogonić Samuela Eto, o. oby, bo brakuje mu dwóch goli. 29 goli miał Eto w swoim świetnym debiutanckim sezonie, 27 ma Robert Lewandowski teraz, więc brakuje mu tylko dwóch goli, wyprzedził już Luisa Suareza. Taka ciekawostka. O, jedenastką tego weekendu. jedenastkę widzicie na ekranie. Jeśli mam wybrać jednego zawodnika, ja wybieram Brahima Diaza, który miał gola i który miał asystę właśnie w tym meczu, w którym Milan zmasakrował Napoli. Świetny występ, ale mówię, też Thomas Müller. Było tu kilku kandydatów, którzy zasługiwali na to, żeby się tutaj znaleźć. Pewnie też Benzema z tym hadrikiem. Jedna bramka naprawdę piękna, taka przewrotko, przerzutka powiedzmy, ale naprawdę trudna technicznie, więc tak, to jest mój wybór, jeżeli chodzi o zawodnika jeżeli chodzi o gol, to jest bramka Arnała Martineza, który przejmuje piłkę przed polem karnym, górną przerzuca ją sobie w powietrzu na drugą nogę i wali po krótkim cudowny wolej, ślicznie, uwielbiam takie bramki rzadko się jej widzi, też tych trafień było sporo w tym sezonie, ale ja wybieram to, link do tej bramki macie w opisie, podobnie jak link do całej jedenastki weekendu Zapraszam. A my przechodzimy do tematu tego odcinka, czyli Messi w Barcelonie. Czy to możliwe? Czy to ma sens? Co ja o tym sądzę? Panie, daj pan spokój. I teraz tak. Jakiś czas temu właśnie wrzuciłem tweeta dotyczący całej tej sytuacji. Jak to jest możliwe, że klub jest mocno zadłużony, w tym sezonie odpadł wcześniej z Ligi Mistrzów, przez co stracił bardzo dużo pieniędzy. Przeczytałem, że odrobią to w sparingach. Ktoś tak napisał. Czy będą organizowali mecze sparingowe i to zniwelują. Okej, okay. ale trzymając się faktów, mają zadłużenie, odpadli z Ligi Mistrzów, mają problemy, które robi im Tebas. Cała ta relacja Teba z Barcelona teraz też wychodzi, że odsyłał jak najwięcej, chciał prokuratorzy dowodów. O, przypadkowo nie to podesłał, co trzeba było. W każdym razie tego było mnóstwo, tych spięć, samo to. Ta rejestracja Gawiego, ta zmiana zasad w trakcie sezonu, to pokazuje, że Barcelona ma podgórkę, a wiemy, że ma gigantyczne problemy z rejestrowaniem zawodników ze względu na finansowe fair play. Kolejne wydatki podpisane, już praktycznie pewne, na budowę stadionu, więc to jest gigantyczny koszt. Do tego Barcelona nie będzie grała od przyszłego sezonu na Camp Nou, tylko na Montjuïc, w połowie mniejszym stadionie olimpijskim, czyli wpływy z biletów będą o wiele mniejsze. I można tego mnożyć, tych problemów, które ma Barcelona. I w związku z tym zadałem pytanie, jakim cudem ludzie tak łatwo wymieniają sobie na przykład tutaj Gündogana, że, że przyjdzie i będzie grał, że przyjdzie... No tych zawodników łączonych z Barceloną już było do tego momentu kilku. Do tego cały czas jest problem z przedłużaniem kontraktów, chociażby z Gawim, który... Znowu nie jest zarejestrowany w pierwszej drużynie, tylko jest zawodnikiem drugiego składu. I jak tutaj ludzie naprawdę widzą możliwość powrotu Messiego? To było moje pytanie. I powiem wam, że ten wątek, gdzie znalazłem wiele komentarzy na zasadzie: no dobrze robią, dobrze, dobrze, wszystko jest w porządku, wszystko się uda. Znalazło się parę argumentów, które, które mnie przekonują. I rzeczywiście, gdybyśmy założyli że Barcelona dogada się ze sponsorami, a wiemy i widzieliśmy jakim zastrzykiem marketingowym Messi jest dla klubu, również finansowym, to jest możliwość, że znajdą się sponsorzy, którzy w całej operacji pomogą. Oczywiście nie bez znaczenia byłoby tutaj zdecydowane obniżenie zarobków przez Messiego, połączenie ich, to co też jest mówione, z wpływami od sponsorów potencjalnymi itd. itd. Więc zmniejszenie zarobków Messiego, pozyskanie... Sponsorów pod te transakcje, dzielenie się pieniędzmi z Messim z tych przychodów, to są te warunki. I oczywiście ważna tutaj rzecz, sprzedaż zawodników. I tutaj mówi się chociażby w kontekście FATIEGO. Cała ta dyskusja, no bo Fatih w formie jest jaki jest. Pensję pobiera jak na warunki obecne klubu gigantyczną, bo zdecydowanie to co daje piłkarsko, a to co pobiera w formie wypłaty, to są dwie różne rzeczy, więc ta kwota byłaby na pewno bardzo ważna. Elik Garcia też jest pewnie zawodnikiem, który nie spełnia pokładane w nim nadziei i który pewnie też mógłby ten budżet mocno zredukować. Rzeczywiście po tej dyskusji ja czuję się przekonany, że jest to możliwe. Że jest to możliwe na zasadzie finansowej, aczkolwiek mówię, wymaga dużo pracy i dużo wygibasów. Że nie na zasadzie o, bierzemy Messi'ego, masz papier, podpisuj, tylko spełnić trzeba x warunków, i wtedy ten Messi przy swoim też geście, że chce tu wrócić, ma szansę wrócić. Swoją drogą wygwizdany Messi przed tym meczem w Bezże. Czy mnie to dziwi? No nie, bo rozumiem, kibice tam są niezadowoleni z tego, jak to wygląda, ale znowu i w tym meczu też posyłał ciasteczka w polekarne. I tutaj dochodzimy właśnie do tematu: czy on jest w ogóle Barcelonie potrzebny? I powiem wam w ten sposób: nie zgadzam się z tymi teoriami o Messi dependencji z prostej przyczyny. Mając w składzie fantastycznego piłkarza, to nie jest wina tego piłkarza, że robi robotę i że bez niego nie ma pomysłu na grę, to jest wina trenera. Czy Szawi miałby problem? Nie wiemy tego, po prostu nie mamy takich danych, ale to nie jest tak, że o Jezu, nie bierzmy Messiego, bo będzie problem z ustawianiem składu i będzie wszystko uzależnione od niego. Nie jest to takie proste. Jeżeli trener ma pomysł, jeżeli trener jest w stanie wykorzystać wielkie atuty Messiego, a popatrzmy, Messi dzisiaj to nie jest zawodnik jak Messi 10 lat temu, że będzie z przodu biegał, ładował 50 bramek, tylko to jest zawodnik, który może być cofnięty. Co się teraz dzieje, jak nie ma Pedriego? Nie ma kreacji. Messi jest gościem, który jest. Messi i kreacja to są synonimy, nie? Odnoszę wrażenie. On widzi tyle, ile u dziesięciu pozostałych kolegów z drużyny na boisku w jednej chwili. Więc to jest raz. Czy niepokoiłaby mnie jego współpraca z Robertem Lewandowskim? Nie, bo mówię, to już nie są te same pozycje, a Ibra, przypominam, z Messin też potrafił świetnie funkcjonować. Ibra wyglądał wtedy świetnie, co ponoć nie bardzo podobało się chociażby Messiemu, ale to jest już inny temat. Więc uważam, że ze strony sportowej i ekonomicznej, wbrew pozorom, bo można powiedzieć, dawać taki kontrakt w takiej sytuacji, pamiętajmy o tym, ile on by tych pieniędzy, pieniędzy przyniósł do klubu, przychodząc tutaj. Są oczywiście też minusy, ja je dostrzegam, czyli on ma 36 lat i chcąc nie chcąc, nawet w tej swojej wycofanej roli, jeżeli chodzi o rolę w pressingu, <messie> Messi i pressing wiadomo, a je to jeszcze im starszy tym bardziej zabawnie, to jest raz, dwa, ta jakość i nie da się tego oszukać i widzimy to po różnych piłkarzach zacznie spadać. Być może dopiero za dwa lata, a może za rok, może za trzy, a może zaraz, nie wiemy tego. Kolejne co, to już takie bardziej, wiecie romantyczne w stylu że podejście niż stricte sportowe, czyli czy warto to robić? Jest gigantyczną legendą i żeby przypadkiem wiadomo ciężko byłoby te legendy jakkolwiek zaburzyć, zburzyć, zachwiać, ale jest takie prawdopodobieństwo, jak nie pyknie. Więc są te obawy, ale jeżeli zapytacie mnie, czy gdyby, nie było ryzyka finansowego. Sprowadzenie Messiego jest dobrym pomysłem. To ja uważam, że zdecydowanie tak, że on tutaj miałby większą radość gry niż z Pedrze. Widać było na mundialu, jaki jest Messi, kiedy mu zależy, kiedy czuje vibe, kiedy czuje po prostu emocje związane ze swoją grą. I uważam, że tutaj też by to było widać. Więc zdecydowanie tak, nawet pomimo tych wątpliwości, które mam, jeżeli też on oczywiście pokaże gest i zejdzie z tej swojej pensji, tak tak, poproszę, zróbmy last dance i bawmy się. I Lewandowski z Messim na boisku razem, Uuu, poproszę, bardzo chętnie sobie pooglądam. Ale to jest oczywiście moja opinia, tylko i wyłącznie, wcale nie należy do osób, które mówią, że jak ktoś nie chce Messiego, to są rąbani, bo rozumiem ich argumenty. Dlatego jestem dzisiaj nastawiony na ciekawą dyskusję w komentarzach w tym aspekcie. Dawajcie znać, co wy sądzicie i argumenty. Argumentujcie, czemu w tę, a nie w inną stronę. Przypominam, że wszystkie linki do bramek, składów i tak dalej macie w opisie. Widzimy się w komentarzach. Do zobaczenia. Pa, pa.